temat. Kolejny dzień z rana. Powiedziałem, że wytestuję maszynę na traktorze? No to testuję. Idzie. Nic nie czasko. Przydałyby się jeszcze takie pałunki dookoła, żeby żołnierz nie umiał podejść. Coś wymyślimy kiedyś. Tu też by było dobrze tłok mieć do góry, taki jednostronny, na wolny spływ, żeby zadźwigło mi te ramiona. Ale to też... Nie ma aż tyle tego dźwigania w sumie. Człowiek sobie trochę mięśni przynajmniej wyrobi. Dobra, odstawiamy ta maszyna i bierzemy się i czas się wziąć za rotacyjną. Coś tam się usmaruje z tej obudowy. Podłoży jako blacha, przyspawie, jeszcze nie wiem, może przykręci. Wszystko wyjdzie w praniu. A jak na razie dzisiaj roboty dość zaplanowane. Więc w sumie to nawet nie wiem, czy ta rotacyjna dzisiaj zdąża zrobić. Jak nie, to jutro. Dzisiaj jeszcze czas na śrutowanie w tym oto pomieszczunku, bo już mi zabrakło śruty. No co wam mogę pokazać zresztą. Worki puste. Tu mam worków pełno. Tu już mam nasypane, z góry już tam jest naszykowane. No tu jeszcze tego troszkę została, ale to nie steknie na wiele, a tu już mam pusto. Poza tym to tu jeszcze zawsze koło tego stoi z 15 worków, nie? A trochę tego śrutu trzeba narobić, bo wtedy człowiek w czasie sianokosów nie będzie się musiał odrywać do większej roboty. A ja i tak mam tego dość i... Co sobie da mógł zrobić prędzy, to sobie zrobię prędzy. Jeszcze teraz w międzyczasie grzybówka by trzeba było chycić na zboża o zimę. No jest trochę tego, nie ukrywam. Więc nie będę zanudzał ani marnował czasu i widzimy się tam w następnej części. Jeszcze nie wiem, kiedy coś dogrym, czy dzisiaj, czy jutro. Zobaczymy. No. Trzymajta się. No i powracam do was w kolejnej części dnia. Sorry. I zaś jedna rzecz zrobiona. Mianowicie wszystkie noże wymijamy w kosiarce. Noże były takie. No niekiedy jeszcze, no ten to już w ogóle tragedia. Ten się jeszcze jedną stroną nadaje, więc tego zostawia. A część to złom. No, przy okazji ofiary muszą być. Ale cóż, zdarzy się. Naprawiłem też prowizorycznie osłona. Tu to miałem już przełamane, tu już dawniej zrobiłem coś takiego, że dałem płaskownik na górę, żeby to trzymało. No a tu zrobiłem coś takiego, że tu przyspawałem płaskownik, on idzie tu pod spodem i tu na tej śrubie jest przykręcony. Także ani pierun tego nie ruszy. No a tu w drugim miejscu, jak było popękane, to też wziąłem taki kawałek, przykręciłem to, też to trzymie jak najbardziej dobrze. A tu stary nóż ze śrutownika bijakowego do zboża, też zdał egzamin. No wiadomo, co trzeba było zrobić, to nasmarować. Wszędzie KNA szło. Tu dodatkowo jeszcze jest przewiercona dziura i dołożono kalmitka, bo to już ciężko szło, więc przyspawałem tu nakrętka, wywróciłem dziura, przyspawałem nakrętka, wkręciłem w nią kalmitka, no i jest nasmarowane.
Widzę, że tu jeszcze mam jedna rzecz do zrobienia. Mianowicie zabezpieczenie jakieś sensowniejsze dać. Zaraz poszukam. O. Jeszcze dorobiłem jeden ciekawy patent w zgrabiarce do siana. Zaraz zobaczycie. Czasem się zdarzało. O. No dobra, no to jedna rzecz więcej do zrobienia. No i co? Jak żeś tu wylazła? Jak żeś wylazła, to czemu nie wiesz jak wyleć? No. Mał piszony. O. Świeci słońce w obiektyw, trochę prześwietlone, ale widzicie, ta przewracarka, nie? Czasem było tak, że na łące złapie się kapcia. Jeden, drugi albo trzeci. No i potem trzeba jechać do domu. Marnuje człowiek czas, denerwuje się. Przydałaby się czasem zapasówka mieć przy sobie, nie? Więc jest. Tak, jest zapasówka. Oryginał. Jak to zrobiłeś? Miałem drugiego takiego, drugą taką sama przewracarka, kupiono na części. I tak po chamsku odetłoch tak goleń cało z tym kołem i piastem przyspowołach tu. Patent jest, jest patent, może być. Ważne, że działo. Nowymi śrubami widzicie skręcone, nakrętek niestety miałem. Dętka z Krampa wsadzono, czyli już pożyniejsza taka firma. I jest zapasówka. A jak? Czyli przewracarka już mamy gotowo. Zgrabiarka jest zrobiona tak jak chciałem po mojemu. Wszystkie zęby w zgrabiarce wymienione. Teraz jeszcze kosiarka też już jest zrobiona. Może bym umyć, ale nie chce mi się umyć. Umyję się po koszeniu. I tak ta trowa już teraz pyli, a jakby dokosił, to będzie na pewno lekko rosa jeszcze i poprzykleja się to zasi. Dary mi na mycie. Poza tym kupiłem już ją pomalowaną i jak widać stara farba spod spodu wyłazi, a nowa farba zeszła. No cóż, bywo i tak. Trzeba byłoby to wypiaskować, żeby to pomalować do porządku, ale to tam... Jest dobrze jak na razie. Ważne, że te blachy. Fakt, że to tu jest troszkę przełamane, ale jak to tu jest i tu idzie ten płaskownik i to trzymie. Tu jest przyspawany fajnie. Musi to grać. Nie ma wyjścia. Jak nie możesz takie blachy nie umiesz unikać kupić, to sobie poradzisz tak, że zrobisz to inaczej. Zresztą te fartuchy to też nie jest oryginał. Te fartuchy to jest ze snopowiązałki z tego z taśmy zrobione. No, że jak już go dołach wymieniłem, posmarowałem, także maszyna gotowa do sezonu. Jeszcze sobie muszę noży zapasowych dokupić, bo skończyły mi się. Tu też to jest takie troszkę pogniecione, ale tu też to zespawołach i będzie trzymać. Dobra. Także to taki kolejny dzień. Jeszcze miałem śrutować zboże, ale niestety jest już czwarta po południu. Nawet już w pół do piątej. Bro. Za niedługo trzeba będzie iść do bydła karmić. No i dzisiaj postanowiłem zacząć drugi oprysk na choroby grzybowe. I... Jeszcze wieczorem po karmieniu, czyli tam o 7 godzinie zaleja sobie opyskiwacz, naszykuję i od 8 godziny, tak nie wiem, do z dwa kursy
Do 9:30 tak zdążę zrobić, może ze 3 kursy byda widział. Jak zrobię 3 kursy, to byda to miał na 3 dni do zrobienia, a jak 2 kursy, to na 4 dni. Więc troszkę to trwa niestety, bo teraz jak wiadomo, jak te obloty pszczół są, to nie warto się tam ciścić z opryskami, żeby nie narobić szkody komuś, a pszczoły są bardzo pożyteczne i szkoda by ich było. Chociaż w sumie niektórzy się tam czepiają, że to jak jedziesz na zboża, tam nie ma żadnych kwiatów w tym, to one tam nie fiurgają, ale zawsze w okolicy jakieś rzepaki są, więc te moja pora hektarów wieczorami też opryską. Dobra. O, pokażę wam jeszcze moja nowa koleżanka na gospodarstwie. Kici. Kici. Chodź tu. Kici. No ci. Kicia. Rubi. Będzie się nazywać Rubi. No jak idę, kotka o tym samym imieniu. No co się stresujesz? Chodź kici. Miałem już kotka o tym samym imieniu, ale niestety opuściła mnie ostatnio już na zawsze i no, trzeba było nowego sobie załatwić, no. Cici. Kici. No. No co kici? No, jo. Dobra. Także na ten moment widzicie, co się u mnie dzieje. Subskrybujcie. Komentujcie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.